Światowy przemysł farmaceutyczny powoli nas zabija i jednocześnie zbija na tym majątek. Pozbywa się skutecznych i naturalnych leków, zastępując je drogimi sztucznymi lekami. Big Pharma objęła całkowitą kontrolę nad służbą zdrowia? Koniecznie zobaczcie ten film. Według osób, które wierzą w teorię spiskową, Big Pharma ma na sumieniu śmierć setek milionów ludzi, którzy dziś nie musieliby już umierać na niewydolność krążenia, nowotwory czy AIDS, którym można łatwo zapobiegać i już dawno mogłyby być wytępione. Do przedwczesnej śmierci ludzi dochodzi ze względu na fatalne zbiegi okoliczności albo zaniedbania, które są podobno umyślne i w skuteczny sposób organizowane z korzyścią dla przemysłu farmaceutycznego w jednym celu – wzrost sprzedaży drogich, sztucznych leków. Okazuje się, że jest to najbardziej opłacalny biznes na Ziemi. Kluczem jest przedłużanie i pogłębianie chorób. Nie są zainteresowani tym, by leki były skuteczne. Przeciwnie, chcą, aby pacjenci zażywali je jak najdłużej i płacili za nie. Najprawdopodobniej rządy wszystkich państw są zmanipulowane przez byłych menadżerów Big Pharmy. Organy ustawodawcze większości krajów już dziesiątki lat są korumpowane i wykorzystywane do ochrony interesów zyskownego handlu chorobami, co zagraża zdrowiu i życiu milionów niczego nieświadomych pacjentów. Celem Big Pharmy jest wykluczenie naturalnego i taniego sposobu leczenia, ponieważ ich sprzedaż jest nieopłacalna i zamiast tego wolą oferować produkty łagodzące symptomy, które tylko wspomagają chorobę, która je powoduje, a to ona jest gwarancją kontynuacji leczenia. Osłabienie i naruszenie funkcji ściany naczyniowej, które pojawia się w przypadku długotrwałego niedoboru witamin i niezbędnych pierwiastków śladowych. Wymienione przyczyny są celowo ignorowane. Za pomocą drogich leków leczy się objawy, przede wszystkim przez obniżanie poziomu cholesterolu we krwi. Zwiększone obciążenie ścian serca ze względu na niedobór niezbędnych substancji odżywczych w komórkach mięśni gładkich serca. W ten sposób zwęża się średnica tętnic i wzrasta ciśnienie krwi. Z wielu badań klinicznych wynika, że w terapii można zastosować niektóre pierwiastki śladowe oraz aminokwasy, przede wszystkim argininę i magnez. Ich zadaniem będzie naprawa uszkodzeń komórek ścian naczyń krwionośnych, co zwiększy ich średnicę i unormuje ciśnienie krwi. Leki na nadciśnienie służą jedynie do łagodzenia objawów zewnętrznych, obniżają liczbę uderzeń serca, a diuretyki zmniejszają objętość krwi. Te leki jednak celowo nie usuwają skurczu w ścianach naczyniowych, który jest podstawową przyczyną nadciśnienia. Niedobór komórkowych biokatalizatorów pewnych witamin, minerałów, karnityny, koenzymu Q10 i innych nośników bioenergetycznych w milionach komórek mięśniowych serca. Konsekwencją tego jest osłabienie funkcji serca i gromadzenie się wody w organizmie. Substancje o działaniu moczopędnym, diuretyki, mające zapobiec niewydolności serca poprzez usunięcie wody zgromadzonej w organizmie, wraz z wodą usuwają również witaminy i minerały, pogłębiając chorobę. Rozrastające się komórki nowotworowe potrafi szybko i skutecznie likwidować naturalny glikozyd amigdalina, nazywana również witaminą B17. Substancję zawierają np. migdały i morele. Gdyby choroby nowotworowe można byłoby leczyć zwykłą witaminą, to nie byłoby potrzeby finansowania kosztownych poszukiwań skutecznego leku. Podawanie toksycznych substancji w formie terapii chemicznej wywołuje u pacjentów onkologicznych nowe choroby, a do ich leczenia potrzebne są nowe leki. Wirus HIV, który powoduje zupełną utratę odporności, a następnie śmierć.
Badania naukowe już 10 lat temu dowiodły, że witamina C może zmniejszyć zdolność do replikacji wirusa HIV o ponad 99%, odporność na choroby zakaźne, dodatkowo zwiększa optymalne dawkowanie witaminy B6, B12, kwasu foliowego i innych niezbędnych substancji odżywczych. Rozwój sztucznych leków, które wykazują wiele działań ubocznych i ze względu na olbrzymie opłaty licencyjne, są niedostępne dla większości ludzi na świecie. Niedobór pierwiastków śladowych, witamin, minerałów, koenzymu Q10 i innych nośników bioenergii w komórkach tworzących układ przewodzący serca. W wyniku tego powstają zaburzenia rytmu normalnych skurczów serca. Niedawno przeprowadzono badania z zastosowaniem placebo. Eksperyment wykazał, że terapeutyczne podawanie pierwiastków śladowych jest efektywne, niezawodne i umożliwia ustabilizowanie nieregularnego pulsu. Farmaceutyczne podejście do leczenia nieregularnego pulsu świadomie ignoruje te fakty i skupia się wyłącznie na tłumieniu objawów. Leki niejednokrotnie pogłębiają zaburzenia rytmu serca, mogą doprowadzić do zatrzymania akcji serca i przedwczesnej śmierci pacjentów. Podobał się film? Pozostawcie kciuka do góry. Zapraszam do oglądania moich innych ciekawych, strasznych materiałów, jak i do komentowania pod filmami. Wesprzyjcie mój kanał, zasubskrybujcie. Będę bardzo wdzięczna i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.